Jojojo, cześć, witajcie. Pewnie na najdłuższym odcinku na tym kanale będzie to poradnik HTML, CSS, JS i prawdopodobnie PHP, bo jak się zepnę, to go zrobię. Zrobimy sobie generalnie taki obszerny kurs do E14, czyli do teraz w tym momencie E09. Wiem, że na moim kanale jest wiele filmów z tej serii, tylko pamiętajcie o tym, że po prostu są one pierwszymi filmami na tym kanale i audio oraz jakiś tam montaż to było troszeczkę moim zdaniem słabo robione. Od razu trzeba powiedzieć nie wiadomo, czy to będzie zrobione lepiej. No ale dlatego zaczniemy sobie na początku wiadomo od HTML-a, po czym przejdziemy sobie przez CSS-a, potem JavaScript i PHP. Mam nadzieję, że zamknę się tak w dwóch godzinach, może więcej, może mniej. Mam nadzieję, że to nie będzie takie długie. No ale cóż, bez zbędnego gadania, przejdźmy dalej i przejdźmy w sumie do już do HTML-a. Na wstępie musimy wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jak robicie na egzaminie i wiadomo, że macie PHP w waszym arkuszu, to pamiętajcie o tym, że to wszystko co musicie zrobić, czyli ten indeks HTML, co prawda potem to musi być indeks PHP, musicie zrobić sobie na serwerze. Tego w tej części nie będziemy robić, na razie zajmiemy się tylko takim stricte HTML-em i to wystarczy, że stworzycie sobie zwykły plik index.html gdziekolwiek chcecie. Jak będziemy zajmować się PHP, to wytłumaczę Wam, gdzie zrobić coś, gdzie zrobić resztę. Przechodząc do HTML-a, musimy pamiętać o tym, że piszemy w HTML-u 5, czyli najnowszym standardzie HTML-a. Pierwsza linijka Waszego kodu to jest właśnie deklarowanie standardu HTML-a, czyli Waszej wersji. Kiedyś były to bardzo długie linijki, kopiowało się je po prostu z Google, lub no, skądś się kopiowało, skąd, gdzie mieliście i zajmowały one bardzo dużo miejsca. Ogólnie w HTML-u 5 jest to bardzo proste, ponieważ piszecie doctype HTML, Wykrzyknik doc doctype HTML. Następnie, aby zbudować waszą pierwszą stronę, otwieracie dwa tagi HTML, a w nich muszą być head oraz body, czyli głowa i ciało. I teraz w head będą takie sprawy, można powiedzieć, organizacyjne, a w body będzie taki wasz wygląd no, i tym podobne rzeczy. Na egzaminie w części head musicie zawrzeć kilka rzeczy. Pierwsza z nich to oczywiście title, czyli tytuł waszej strony. Jest on naprawdę wymagany i zawsze podany jest gdzieś tam w arkuszu. Druga sprawa to jeśli podają, to jest to kodowanie polskich znaków. No i tam pewnie w arkuszu będziecie mieli napisane indeks HTML z kodowaniem polskich znaków. No to wtedy piszecie meta charset utf8. Pamiętajcie, że polskie znaki to jest to ły, ci, no i tym podobne. Ostatnia sprawa, jaką po prostu wymagają w części head to podłączenie zewnętrznych stylów CSS. Na razie css nie będziemy się zajmować, ale musicie wiedzieć, jakie podłączy. podłączyć. Generalnie, żeby podłączyć CSS-y, to macie dwie opcje. Pierwsza z nich jest to połączenie, tak jakby wewnątrz waszego pliku HTML, jest to za pomocą style. Widzicie, widzicie to teraz na ekranie. I po prostu w tych znacznikach style piszecie wasz kod. No to też widzicie na ekranie, pokazuję, jak to zrobić. Natomiast, jeżeli na egzaminie napiszą wam style CSS w zewnętrznym pliku, to tworzycie sobie oddzielny plik, w moim przypadku style.css i go podłączacie. Jak go podłączyć? przez link, potem macie rel, w środku macie stylesheet i w href podajcie ścieżkę do tego pliku. Jeszcze możecie podać type tekst. css ale nie jest to tak naprawdę wymagane. Chociaż, w sobie nie muszą się o to spróć, ale jak chcecie, nie jest to błędem, możecie to napisać. No i jeżeli chodzi o egzamin zawodowy E09, to tylko i wyłącznie tyle musicie mieć w części head. Teraz musimy porozmawiać o strukturze waszej strony. W HTML-u możecie zrobić to na, na kilka sposobów, nie na kilkanaście. No i jeżeli chodzi o egzamin, wszystkie z nich będą poprawne. Uwieście, na egzaminie ma po prostu działać. I tyle. Zwykle na egzaminie musicie sobie zrobić układ strony w następujący sposób. Header, czyli taki nagłówek, potem na środku 3 diwy i na samym dole... Footer. W naprawdę podstawowy sposób i w taki pewnie jaki wymagają na egzaminie, bo tam chyba piszą w divach lub w sekcjach, nie jestem pewien, to po prostu tworzycie sobie właśnie 5 divów, nadajecie da im jakieś klasy oraz id. Zatrzymajmy się przed na chwilę przy klasach i id. Prawda jest taka, że na ten moment dla Was nie ma to najmniejszego znaczenia. Możecie używać klas oraz id. Jest to po prostu nazwa Waszego elementu, abyście potem mogli się łatwo do niego odwołać w Waszym CSS-ie albo JavaScript. -cie. Dlatego ja odpowiednio nazywam te moje divi header, left. Center, right oraz footer. I pokazuję Wam na ekranie, jak to mniej więcej wygląda. Układem kolumnowym, czyli abyśmy mieli te wszystkie trzy divy obok siebie, zajmiemy się za chwilę. Te left, center oraz right. No to właśnie to będzie za chwilę. Innym sposobem na stworzenie tej samej wersji, tylko po prostu używając sekcji, jest po prostu zapisanie notacji zamiast divów section. Czyli to wszystko zastąpić sekcjami i też na egzaminie to będzie poprawne. A jeżeli chodzi o najlepszą opcję, jaką możecie użyć potem na przykład w pracy, no to fajnie by było, jakbyście używali semantycznych znaczników. Co to są semantyczne znaczniki? No to właśnie ten header, właśnie footer, to co widzicie na ekranie oraz main, ale to naprawdę na ten moment nie jest wam do niczego potrzebne i wystarczy, że będziecie umieć divy oraz można powiedzieć sekcje i tyle wam naprawdę starczy. Tutaj na ekranie widzicie, że użyłem jeszcze jednej rzeczy, jest to h1 jest to po prostu nagłówek używany w HTML-u. Na egzaminie czasami piszę wam to w ten sposób, że użyjcie nagłówka 3 stopnia. No to piszecie H3. Generalnie nagłówków jest 6 stopni: od 1 do 6. H1, H2, H3, H4, H5 oraz H6. I odwołujecie się do nich tak, jak pokazałem na ekranie. Na ekranie w tym momencie pokazuję Wam jeszcze, że można się do tego wszystkiego odwołać przez ID, i to też jak najbardziej Wam potem zadziała, kiedy będziemy korzystać z. CSS. Wspomnę teraz o jednej ważnej rzeczy. Będziemy sobie tak to przeplatać HTML z CSS-em, ponieważ fajnie by było, jakbyśmy od razu sobie coś kodowali w css ie i że chciałbym wam pokazywać od razu przykłady. Dlatego nie stresujcie się, jeżeli czegoś nie pokazałem, bo pewnie pokażę to potem, lub jeśli nie pokazałem, napiszcie w komentarzu, chętnie się do tego odwołam i może coś o tym więcej opowiem. Na ekranie widzicie, że każdemu DIV'owi nadałem klasę oraz ID. Jest tu zupełnie niepotrzebne. Ja to robię tylko na potrzeby tego kursu, ale generalnie zwykle wystarczy Wam albo klasa, albo id. Dowolnie, co chcecie. W tym momencie przejdźmy sobie do CSS-a. Aby w CSS-ie odwołać się do klasy, czyli na przykład nazwaliście sobie Waszego diva poprzez klasę header. No, to używacie kropki. Kropka header. Jeżeli to samo chciałbym zrobić za pomocą ID, to musiałbym to zrobić za pomocą hashtaga. Czyli pamiętajcie, hashtag to ID, kropka to klasa. Jedna rzecz, o której warto wspomnieć, jeżeli na przykład wyżej odwołaliście się do klasy, a niżej do hashtagu, to zadziała wam hashtag. I nie zadziała wam to dlatego, że hashtag ma jakąś przewagę nad klasą, tylko dlatego, że on jest zdefiniowany niżej. I tylko na tym to polega. Tak jakby to, co jest niżej, nadpisuje te style wyżej. O tym też musicie pamiętać. I teraz, jak nadajemy background, czyli Kolor tła waszemu elementowi. Poprzez oczywiście background color. Oczywiście jak dacie też background, bez tego background, myślnik kolor, to też wam to zadziała. Kolory na egzaminie występują w notacji szesnastkowej oraz w takiej zwykłej, czyli możecie pisać black, blue, green, generalnie co chcecie, ale też warto by było, jakbyście znali sobie notację szesnastkową. Notacji szesnastkowej używacie w ten sposób, że piszecie hashtag i potem tę notację tego danego koloru. Na ekranie w ten sposób właśnie zmieniam kolor czcionki w danym Divie, czyli w headerze. Od razu odpowiadając na pytanie, kolor czcionki zmieniamy po prostu wpisując kolor. W tym momencie w HTML-u dopisuję kilka paragrafów oraz nagłówko do tekstu, aby fajnie Wam pokazać, jak to możemy stylować w Waszym CSS-ie. Jeżeli na przykład na egzaminie napiszą Wam użyj paragrafu, to już używacie oczywiście "-p". I tutaj nie ma rodzaju, po prostu jest P. Żeby na przykład oscylować wszystkie paragrafy na waszej stronie, to po prostu odwołujcie się w waszym CSS-ie do P. Nawiasy klamrowe, no i potem to, co chcecie z nimi zrobić. I teraz widzicie na ekranie, że wszystkie P zostały pokolorowane na czerwono. Natomiast jeżeli chcemy pokolorować tylko jeden w danym miejscu, to możemy to zrobić na kilka sposobów. Jednym z, nim, jednym z nich jest po prostu nadanie klasy temu elementowi i po prostu go oscylowanie, a drugim jest po prostu odwołanie się do tego w taki sposób jak na ekranie. Czyli na przykład ten paragraf jest w div header, więc daje header. that strzałkę w prawą stronę oraz p i mam pokolorowany paragraf w headerze. Pamiętajcie, że to pokoloruje wam wszystkie paragrafy w tym headerze. Ale na przykład, jeżeli potem w tym headerze zrobicie sobie diva i w nim kolejny paragraf, to za pomocą tej strzałki już nie pokolorujecie tego paragrafu wewnątrz. Po prostu to nie uwzględnia wam dzieci kolejnych elementów. Natomiast, jeżeli chcecie pokolorować wszystkie paragrafy w headerze, czyli nie uwzględniając tych divów, tylko po prostu wszystko, to nie używacie tej strzałki. Po prostu dajecie header oraz p po spacji. Wielkość strzałki zmienia. Za pomocą font size. Wartości w HTML-u czy znaczy w CSS-ie jest bardzo dużo. Generalnie wy musicie znać tylko myślę Piksele oraz czasami M. -y. 1M to jest zwykle 16 pikseli. Także jak pokażą wam napisać coś w 2M, to po prostu piszcie 2M, ale na przykład jeżeli będą wam kazali przekształcić 2M na piksele, to bazowo w CSS-ie jest to 16 pikseli. Grubość czcionki zmieniamy za pomocą font-weight. No i mamy bold, normal i chyba tam jeszcze jakaś jedna. Lub możecie podawać to wartościami, na przykład 600, 400, 800. Zależy czy te czcionki mają zadeklarowane takie wartości. Wcięcie tekstu robimy za pomocą text-indent, czyli po prostu wcinamy tekst lekko w którąś stronę, znaczy od lewej strony prawo. Kolejna rzecz, o której muszę wspomnieć, Mieć to padding oraz margin, i jest to margines wewnętrzny oraz zewnętrzny. Zaraz na ekranie pokażę Wam się taki box model. I generalnie padding to jest coś po Waszym boksie, a margin to jest coś wyżej. To jest ta przestrzeń, sorry, to jest ta przestrzeń generalnie. Tak więc jeszcze raz, widzicie na ekranie, macie ten Wasz box, potem macie padding. Potem macie border, i potem macie margin. Generalnie paddingowi, borderowi oraz marginesowi w zewnętrznemu. A właśnie, jeszcze zapamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Na egzaminie nie powiedzą wam padding oraz margin, powiedzą wam margines zewnętrzny oraz wewnętrzny. Margines zewnętrzny to margin, a margines wewnętrzny to padding. Przy każdych z tych wartości możecie pisać padding left, przed margin left, left, right, top oraz bottom. Jeżeli chcecie zrobić to w jednej linii, to po prostu piszecie wartości po spacji i wtedy zaczynacie od góry ze wskazówkami zegara. Jeżeli chcecie zmienić krój waszej czcionki, to używacie font-family. No i po prostu wpisujecie nazwę tej czcionki. Musicie pamiętać, że ta czcionka musi być wbudowana w wasz komputer, żeby po prostu ona zadziałała. Jeżeli chcecie po prostu jakoś dołączyć do waszego CSS-a, no to to już jest po prostu bardziej zaawansowane. Jest to nie mówię, że trudne, jest to łatwe, ale na egzamin nie jest to Wam kompletnie do niczego potrzebne. Ponieważ tam po prostu oni Wam podadzą, jakich ścianek musicie użyć. Wysokość oraz szerokość danego elementu ustawiamy za pomocą WIF oraz height, czyli generalnie tak jak po polsku, w sensie po angielsku przekształtacie polskie słowa. Wartości te możecie np. Na nadawać procentami, pikselami, też emami i jest ich jeszcze kilka, ale po prostu to nie na ten... Poradnik. Na ten moment nadamy sobie przykładowe wartości do poszczególnych elementów tylko po to, aby pokazać wam, jak możecie ustawić sobie te trzy elementy obok siebie. Ponieważ pamiętajcie, że chcemy to zrobić tak, że div left, center oraz right będą obok siebie, a header oraz footer będą odpowiednio na górze oraz na dole. Podstawowym manewrem, aby ustawić te elementy obok siebie, na egzaminie jest coś takiego jak float left, czyli wszystkim elementom, których chcecie ustawić obok siebie, left, center oraz right nadajecie wartość float left i generalnie to ustawi Wam je obok siebie Jedyne ale przy tym jest takie, że musicie pamiętać o tym że następnie Waszemu div'owi footer musicie nadać wartość clear both bo wtedy to Wam się rozjedzie Po prostu div pod tymi divami, które mają float left musi mieć clear both Co należy nadmienić? Float Left jest teraz kompletnie nieużywane przez można powiedzieć profesjonalistów, dlatego na egzamin jest tak najbardziej OK. Za to macie 100 punktów, ale po prostu ogólnie nie jest to już używane. Teraz musimy wspomnieć sobie o jednej rzeczy. Jak widzicie na ekranie, ta moja strona ma jakieś takie białe marginesy zewnętrzne prawo, lewo oraz górę. Są to marginesy zdefiniowane przez przeglądarkę. Żeby ich się pozbyć, odwołajcie się do wszystkich elementów na stronie i nadajecie im margin padding na 0. Jak to zrobić? Wszystkie elementy na stronie odpowiadają gwiazdce, czyli żeby odwołać się do wszystkich elementów na stronie, używacie gwiazdki, a potem dajecie im margin na 0 oraz padding na 0. Niestety, na egzaminie tego nie róbcie. Z tego względu, że po prostu wszystko, co jest przygotowane na egzamin, nie ma uwzględnionego tego margin na zero. Nie wiem, dlaczego jest to zrobione, ale generalnie tak nie róbcie. Czyli nie pokazuję tego na tym ekranie, ale tak, żebyście kiedyś wiedzieli, to żeby zniszczyć, tak jakby te wszystkie marginesy, te takie białe pozostałości, to używacie po prostu tego, co wspomniałem wcześniej. Ok, powiedziałem o jednym sposobie, jak ustawić te bloki obok siebie. Powiem Wam o teraz o jeszcze jednym sposobie, jak ustawić właśnie te bloki też obok siebie. Jest to sposób, którego już można powiedzieć, używają profesjonaliści. Tworzycie sobie jeden DIF na który będzie Wam oplatał te trzy divy wewnątrz. A następnie po prostu temu divowi zewnętrznemu, czyli temu rodzicowi, nadajecie display flex. Jeżeli macie czas i chcecie sobie poczytać troszeczkę więcej o display flexie, to zachęcam po prostu do Wulka gogla. Musicie wpisać tylko flexbox, no i generalnie wszystko Wam o tym wyskoczy. Jedyny mankament tego, można powiedzieć, tej drogi, aby stworzyć ten element obok siebie jest to, że musicie sobie stworzyć jednego diva nadrzędnego, ale wtedy wystarczy Wam tylko jedna linijka kodu, więc nie wiem co jest lepsze, to już Wedle uznania. Zajmiemy się teraz listami. Ogólnie na egzaminie 14 musicie znać dwa typy list i w sumie są chyba tylko dwa typy list, z tego co do tej pory poznałem, są to listy numerowane oraz nienumerowane. Listy tworzymy poprzez otwarcie znaczników odpowiadającym danej liście, są dwa. Generalnie nienumerowana to UL a numerowana to OL. Następnie każdy element w danej liście to po prostu LI, tak jak widzicie na ekranie. Czym te dwie listy się różnią? No tylko tym, że ta jedna jest nienumerowana, a ta druga jest numerowana. W większości na egzaminie będą wam kazali zmienić tylko jedną rzecz do tych list, jest to generalnie ich type, czyli ich typ. W większości zmieniamy to poprzez list-style-type. No i tam po prostu deklarujemy sobie jaki to typ Czasami mogą wam kazać go wyłączyć, czyli dajecie known Czasami może być to kwadrat, czyli square Tych typów jest bardzo dużo i po prostu wejdźcie sobie na gogla i poczytajcie I tyle, naprawdę starczy Ja na moim egzaminie miałem zmienić ten type na e, cyfry rzymskie No i generalnie tyle Listy stylujemy generalnie w taki sam sposób jak każdy inny element w HTML-u, czyli możemy się do tego odwoływać poprzez np. ULLI i stylujemy sobie każdy element tej listy. Możemy jeszcze także tworzyć listy zagnieżdżone, czyli listy wewnątrz listy. Ja generalnie pokazuję Wam na odcinku, że tworzę sobie listę nienumerowaną, w której tworzę sobie listę numerowaną. Ważne, aby ta lista generalnie była w tagu LI, ta podrzędna była w tagu LI. Stylujemy to generalnie podobnie, na ekranie widzicie kilka przykładów jak to generalnie stylować. Z poprzedniej części tego odcinka wiecie, że te strzałeczki przy na przykład ul strzałka w prawo li troszeczkę zmieniają i ważne by było, jak jeszcze teraz tego nie rozumiecie, to cofnijcie się do poprzedniej części odcinka, tam o tym wspomniałem. Kolejną rzeczą, którą wymagają na egzaminie 14, czyli E09 w sumie teraz, są to tablice. I generalnie nie wymagają tablic HTML5, czyli takich można powiedzieć troszeczkę bardziej rozbudowanych, prostych, ale tam są troszeczkę inne znaczniki jeszcze dodane, na przykład th, który widzicie na tym ekranie, ale generalnie żeby sobie stworzyć Tablicy zaczynacie od tagu table i potem macie tr oraz td. tr są to wiersze, a td to są komórki. th jest to po prostu komórka nagłówkowa, co tylko będzie polegało na tym, że tekst wam się pogrubi. No i dla indeksowania troszeczkę inaczej, to jest tam indeksowane w Google. Tablicę tak samo stylujemy jak poprzednie elementy w HTML-u. Bazowo w tablicach macie wyłączony border. Jak ten border nadać? W sumie tego jeszcze nie było w tym odcinku, także warto o tym powiedzieć. Generalnie odwołujecie się do border i po dwukropku macie trzy wartości. Pierwsza jest to grubość, druga jest to styl, a trzecia jest jest to kolor. W moim przypadku jest to jeden pixel, typ to jest Solid, czyli linia ciągła. No i generalnie kolor to Black. Czasami tam red i green. Jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to generalnie coś takiego jak Border Collapse, i ustawiona wartość jest tam na Collapse. Wspominam o tym tylko dlatego, że ja to miałem na egzaminie. Nie wiem dlaczego, po prostu kazali mi zrobić taką tablicę, jaką widzicie na ekranie. I kazali użyć tego Border Collapse i tak jakby nie powiedzieli tego wprost. No i trzeba było jakoś to wykombinować, ja sobie przypomniałem, że jest taka funkcja właśnie jak Border Collapse. Ona po prostu stala wam bordery. Komórek z tą tablicy Tak w skrócie Na egzaminie pewnie będą wymagać jeszcze od Was jednej rzeczy W sumie dwóch Jest to Rowspan oraz Colspan Czyli scalanie komórek w pionie oraz w poziomie Colspan odpowiada za łączenie komórek w poziomie A Rowspan za łączenie komórek w pionie Jak to łączymy? Po prostu nadajemy przy TH albo TD Rowspan albo Colspan zależy, zależy co chcemy Na egzaminie po prostu mówią Wam Złącz tą komórkę w pionie w dwie komórki załóżmy No to wtedy wiecie, że musicie użyć Rowspan no i z wartością 2 jeżeli chodzi o linki w HTML-u, to musicie tylko wiedzieć, że w sumie one istnieją i na egzaminie pewnie będą od Was wymagać, myślę, tak do trzech rzeczy z tych linków. Generalnie musicie umieć je stworzyć, to jest po prostu A, potem macie href i w środku dajecie w nawiasach, a czy w cudzysłowach dajecie link, to widzicie na ekranie. Pamiętajcie, że hashtag to jest po prostu pusty link, czyli jak klikniecie, to nic się nie wydarzy, też nie macie żadnego błędu, no i wpisujecie sobie tekst. Bazowo generalnie te linki mają inny kolor i mają podkreślenie tekstu. Jak to wyłączyć? Przechodzicie sobie do całej i dajecie na przykład text decoration na known. To generalnie wyłącza wam to podkreślenie w tekście. Kolor i inne wartości zmieniacie tak jak reszta, czyli font size, font family, generalnie to co chcecie i to co chcecie zrobić z tymi linkami. Musimy sobie powiedzieć o jednej takiej rzeczy, o której w sumie na egzaminie wymagają, tylko nie wiem w jakiej formie, w sumie już nie pamiętam. Generalnie jest coś takiego jak pseudoklasy. Głównie na egzaminie pewnie będą wymagać hover oraz visited, tak mi się wydaje. Pseudoklasa hover generalnie polega tylko na tym, że jeżeli dajecie na jakiś element no to pseudoklasę hover widzicie to teraz w cssie to kiedy najedziecie na ten element to stanie się to co zadeklarujecie w moim przypadku jest to kolor na red. Czyli w momencie, kiedy sobie najadę na przykładowy tekst, to zapali się na czerwono. No i tak się właśnie dzieje. A jeżeli chodzi o Visited, no to generalnie chodzi o to, że jak w ten link kiedyś kliknęliście już, to po prostu będzie odwiedzony. No i więc wtedy będzie miał taki inny kolor. W momencie, kiedy na niego nie kliknęliście jeszcze nigdy, to po prostu zachowa swoje normalne właściwości. Tych pseudoklas jeszcze jest kilka, jest tam w sumie jest ich pewnie dużo. Powinniście sobie o nich poczytać, tylko żeby mniej więcej wiedzieć, że one są. Ale tak naprawdę myślę, że Hover oraz Visited. Wam starczy. Jak już mamy linki, to możemy przejść do zdjęć. Zdjęcia na egzaminie występują w bardzo standardowej formie, chociaż wcześniej możecie być poproszeni o to, żeby je zmodyfikować w gimpie albo w Photoshop. Zależy jaki program ma Wasza szkoła. Ja na szczęście nie miałem gimpa, nie musiałem tych zdjęć modelować, bo po prostu bym tego nie zrobił, ponieważ nie ogarniam gimpa, bazuję tylko na Photoshopie. Ale gimp jest po prostu, mi się wydaje, też intuicyjny i też dalibyście radę. Zdjęcie dodajemy poprzez otwarcie tagu IMG. Następnie w SRC podajemy ścieżkę. Ścieżka musi być dokładna do tego folderu, plus musi zawierać dobre rozszerzenie zdjęcia. Jeżeli dacie złe rozszerzenie zdjęcia, to zdjęcie Wam nie zadziała. Czyli jak u mnie rozszerzenie zdjęcia to JPG, to to po kropce musi być JPG. Bardzo ważną rzeczą na egzaminie jest tekst alternatywny w zdjęciu. Ogólnie tutaj to brzmi, zapisujecie to jako alt. No ja dałem tutaj brakuje zdjęcia. Chodzi o to, że na egzaminie powiedzą wam dodaj zdjęcie w tym miejscu jako tekst alternatywny wpisz to. No to jeżeli powiedzą wam jako tekst alternatywny wpisz to, to generalnie dajecie alt i w tym alcie wpisujecie to co wam powiedzieli. Chodzi o to, że ten tekst alternatywny to jest ten tekst, który się wyświetli, jeżeli wasze zdjęcie jakimś cudem po prostu się nie wyświetla. Brakuje tego zdjęcia. Na przykład, wiecie, że podajcie źle ścieżkę, no to wtedy wyświetla się tekst alternatywny. Zdjęcie modelujemy tak samo jak wszystkie elementy, czyli poprzez możemy nadać jakąś width, jakąś szerokość, bazujemy na tym w CSS-ie. Pamiętajcie, że większość elementów, jakie tutaj przerabiamy, po prostu nie nadaje im klas ani ID, ale generalnie bardzo dobrą opcją jest to, jak nadacie sobie jakieś ID unikatowe i będziecie poprzez taki sposób odwoływać się do tych elementów w CSS-ie. Jeżeli chodzi o nieodzowną część egzaminu zawodowego, to są to formularze. No i formularze musicie znać, by jak dostaniecie phpa to musicie zbudować formularz, żeby jakoś tego phpa też móc zaimportować do waszego pliku. Chodzi o to, że musicie wiedzieć jak stworzyć formularz. Otwieracie taki form, no i potem macie action oraz method. Action jest to plik do wykonywania waszego formularza, czyli po prostu ten plik będzie wykonywał ten wasz formularz po wciśnięciu na przykład inputa submit, po przesłaniu tego formularza. Tego pliku na razie nie mam, więc wpisuję tam bleco. Metod jest to po prostu metoda, jakiej musicie użyć. Są dwie, post oraz get. Zwykle na egzaminie piszą wam, jakiej metody użyć. Różnica jest Taka, że post ukrywa wam dane w pasku, a get yy, pokazuje wam dane w pasku, jeżeli te dane przesyłacie. Jak już mamy formularz, to musimy wiedzieć, jak tworzyć inputy. No inputy tworzymy bardzo prosto, po prostu wpisując input, no i zamykając ten tak. Drugą ważną rzeczą jest to, że inputy mają różne typy. Tych typów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chcecie poczytać o większości z nich, to zapraszam do internetu, ale na egzamin potrzebujecie type text, type, type password, type yy, number, tak mi się wydaje. Może nie, ale type number musicie chyba wiedzieć co to jest. Type submit oraz w sumie musicie znać jeszcze select oraz checkbox. Placeholder jest to Napis, który będzie widoczny w waszym inputie, dopóki nie wpiszecie tam jakiegoś tekstu. Jeżeli dostosowujecie już wasz formularz do PHP, no to niestety ale musicie pamiętać o czymś takim jak name. Poprzez to name generalnie bazujecie w PHP o waszych wartościach, dlatego po prostu te name są bardzo ważne i nazywajcie je tak intuicyjnie, jak po prostu będziecie potrzebować tych wartości. Bo w PHP nie odwołujecie się przez ID, tylko przez name. Input do przesyłania, czyli do, do takiego kliknięcia OK, prześlij dalej, to jest input type Submit żeby zmienić mu ten, tak jakby to prześli, po prostu dajcie value inne, na przykład podaj dalej to co widzisz na ekranie. Nieodzowną częścią egzaminu czasami, w sumie czasami, często jest pole typu select, czyli wiecie taka lista wysuwana, w której zaznaczacie, w której zaznaczacie jedną opcję. Tworzycie ją poprzez otwarcie tagu select, a potem każda poszczególna opcja jest to option opyty i on po prostu. I tutaj generalnie jak chcecie to, te wartości odczytywać w PHP, no to potem pewnie wam pokażę jak się tego PHP nauczę, mam nadzieję, że się nauczę i wam to wytłumaczę, to nie odczytujecie tego przez taki tekst, jaki macie Wpisany w HTML-u tylko poprzez słowo kluczowe value, więc to value jest bardzo ważne. Nieważne, co wpiszecie sobie w HTML-u, tak jakby ta opcja, to 1, 2, 3, 4 cyferkowo, a to, co czytacie w PHP, to będzie to 1, 2, 3, 4 e, słownie i to będzie to właśnie z tego value. Także to co odczytujecie w PHP, to jest tego value, a nie to, co po prostu wpisaliście sobie wy pomiędzy tagi option. Inputy mają kilka opcji, na przykład disabled. Jeden input, o którym jeszcze muszę wspomnieć, to checkbox, czyli po prostu taka, wiecie, taki kwadracik, który wciskacie. Inputy generalnie w większości chcecie zmieniać sobie na przykład padding, ponieważ inputy fajnie wyglądają jak zmieniać, jak one są takie szersze. No to zmieniacie padding. Pamiętajcie o tym, że możecie je zmieniać dowolnie, jak chcecie. Możecie dawać marginesy, możecie dawać paddingi, background color. Kolor, zmieniajcie co chcecie. Nawet jest opcja, żebyście zmienili sobie placeholder. To weszło w HTML-u i możecie na przykład sobie zmienić krótką tego placeholderu, czyli tego tekstu, który jest cały czas w inputcie, dopóki nie zaczniecie czegoś pisać. Na tym etapie muszę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, ale na egzaminie tego od Was nie wymagają znaczy stylowania tego, ale fajnie, żebyście o tym wiedzieli. Inputu o typie checkbox, czyli tego kwadraciku, ciężko jest stylować. To się po prostu robi w inny sposób. Jeżeli chcecie na przykład robić jakieś fajne te checkboxy, tego się po prostu nie robi na tym zwykłym checkboxie, ponieważ. Jest on okropny do stylowania i po prostu nie da się tego tak za bardzo wystylować. Ale pamiętajcie, że na zamienienie poproszę Was o to, aby to stylować. No, nie będą tego wymagać. Mogą tylko, nie wiem, Wam powiedzieć, żeby to lekko zmienić. Na przykład pozycję tego zmienić i tyle. Jeżeli Wasze inputy i Wasze te rzeczy w formularzu, nie, wyświetlają się pod sobą, to po prostu nadajcie wszystkim inputom display block. Bo one są pozycjonowane chyba liniowo, displayowane liniowo, z tego co pamiętam. No i wystarczy nadać display block i one są wtedy pod sobą. No, także teraz na ekranie widzicie po prostu, jak nadaje jakieś przykładowe wartości. Do poszczególnych rzeczy. Trochę tutaj to będzie pokazywane, a my zaraz zabierzemy się za kolejną rzecz. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o takie stricte elementy w HTML-u, to baton, czyli generalnie batony. Przyciski, można powiedzieć. Generalnie deklarujemy to poprzez słowo kluczowe baton, no i tyle. No i zamykamy tagi, a w środku wpisujemy tekst, jaki chcemy, aby był w tym batonie. Stylujemy w CSS-ie bardzo tak, jakby podobnie do wszystkiego, czyli odwołujemy się do taków baton, no i potem dajemy nasze style. Czasami widzicie, że takie batony prześwitują wam tło, to znaczy nie mają tła, tylko. E, tak jakby przyjmują to tło z zewnątrz. Można po prostu dać background-color na known, ale czasami warto dać na transparent. No i tak jakby to jest ten efekt. Aby baton do czegoś przenosił, czyli dać do jakiegoś innej podstrony, no to wystarczy dać w tym tekście link. Po prostu dać baton, a w środku dać jeszcze link, no i ten link będzie tym tekstem w batonie. Tutaj na ekranie pokazuję Wam jeszcze, że można dać też hover, no i takie różne przykładowe rzeczy. Jeżeli chodzi o stricte HTML-a i CSS-a, to myślę, że na tym etapie skończymy. Pamiętajcie, że na moim kanale jest chyba jeden zapis z live'a, albo dwa, na którym przerabialiśmy sobie przykładowe egzemplarze z egzaminów. E09, a czy wtedy Z14 teraz to pewnie jest E09. No i warto jakby się tam wbili, ponieważ też to tak jakby można powiedzieć troszeczkę was nauczy. Ale wydaje mi się, że większość elementów, w sumie wszystkie elementy, jakie tam są przedstawiane, to przedstawiłem w tej części. Teraz zajmiemy się JavaScriptem. No i potem przejdziemy sobie do PHP'a. Mam nadzieję, że przejdziemy do PHP, Pamiętajcie, jak ja się to nagrywam, to jeszcze nie mam PHP'a zrobionego. A zastanawiam się, czy się go znowu uczyć, czy nie. Bo mało pamiętam. Także teraz tyle. Lecimy sobie do. JavaScriptu. Jeżeli chodzi o JavaScript to musicie wiedzieć jak go podłączyć do waszego HTML-a. Możecie to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze stworzyć oddzielny plik i po prostu załączyć go sobie w tagach script i w SRC dać ścieżkę do tego pliku. Drugi sposób to w HTML-u po prostu tworzyć taki script i tam pisać wasz kod. Oba sposoby widzicie na ekranie. Pierwszą i podstawową komendą w JavaScriptie jaką warto abyście znali jest console.log po prostu wyświetla wam coś w konsoli to co wpiszecie w środku. Ja by wam pokazać że to wszystko działa po prostu wypisuję wam na ekranie cześć. Aby dostać się do konsoli w Chromie, klikacie prawym przyciskiem na Zbadaj, następnie przechodzicie do konsole. Na początku musimy sobie powiedzieć o zmiennych oraz typach danych w JavaScriptie. W JavaScriptie, aby zdefiniować zmienną, zadeklarować zmienną, używacie słowa kluczowego var, to znaczy używaliście. W tym momencie jest to const oraz LED. VAR już można powiedzieć wyszło, ponieważ const oraz LED ma lepsze, można powiedzieć, właściwości. Ale i co najważniejsze, na egzaminie wystarczy, że będziecie używać var, to znaczy zależy w jakim roku teraz to oglądacie, ponieważ pewnie niedługo const oraz LED wejdzie na egzamin, ale do tego mam odcinek na tym kanale. To znaczy, to znaczy zapraszam do innego odcinka, w którym wy, po prostu mówię wam o różnicach pomiędzy const oraz let. Reasumując na ten moment po prostu musicie wiedzieć, że zmienne deklarujemy za pomocą słowa kluczowego var, to znaczy dajecie var, nazwa zmiennej, no i od razu po znaku równa się możecie przypisać jakąś wartość. I jakie są typy danych w Javascriptie? Ogólnie jak deklarujecie sobie takie słowo kluczowe var, no to nie podajecie żadnego typu. Dlaczego? Ponieważ Javascript od razu automatycznie sam odróżnia wam te typy, to znaczy jeżeli podacie number, to on już wie, że to jest number. Ok, i teraz trzy podstawowe typy w skrypcie. Jest ich więcej, ale powiedzmy sobie o trzech podstawowych. Boolean, number oraz string. Boolean jest to prawda lub fałsz, string to po prostu jakieś stringi, napisy, a number to liczby. No i teraz musicie patrzeć, co zapisujecie definiując Wasze zmienne. To znaczy, jeżeli napiszecie po prostu 3, to to jest number, ale jeżeli Wasze 3 dacie w cudzysłowach, to to już jest string. Więc odpowiadając na Wasze pytanie, stringi zapisujemy po prostu w cudzysłowach. Pojedynczych lub po dwójnych. W sumie chyba jest bez różnicy na ten moment dla Was. Ogólnie chyba jest bez różnicy. Na ekranie widzicie, że jeszcze za pomocą funkcji typeof sprawdzam dla Was typy tej zawartości zmiennej. Jak to robię? Po prostu daję console.log, w środku daję typeof, a następnie nazwa tej zmiennej. No i to w konsoli pokazuje mi typ. Tej zmiennej. Skoro wiecie jak tworzyć zmienne, to musimy sobie powiedzieć jak pobierać elementy z HTML. -a. To znaczy, wiadomo, że w Javascriptie będziecie chcieli na przykład sobie coś stworzyć poprzez kliknięcie. To znaczy kliknięcie na jakiś element, no i chcecie, aby coś się wydarzyło. No to najpierw musicie ten element sobie pobrać. W Javascriptie dwa najpopularniejsze teraz sposoby to querySelector oraz getElementById. Od razu warto wspomnieć, że jest jeszcze kilka, ale te getElement oraz querySelector to po prostu jest najpopularniejsze i po prostu zale zalecam wam, abyście tego używali. Aby pobrać element za pomocą waszego ID, lub klasy, bo pamiętajcie, żeby pobrać element, to warto by było nadać temu elementowi jakąś klasę oraz id. Lub id, sorry, lub, nie oraz. Warto pamiętać, że taki zwykły element bez klasy oraz id można pobrać, lecz jest to trudne i niepotrzebne. Po prostu na przyszłość jest to w ogóle, można powiedzieć, no nie, po prostu tak nie róbcie. Żeby pobrać element za pomocą obojętnie czego, to używacie query selector. To znaczy, definiujecie sobie element, to znaczy zmienną, następnie dokument, query selector, po kropce, no i w nawiasach dajecie w cudzysłowach nazwę, oraz tak jakby to, co w CSS-ie. To znaczy, jeżeli jest to klasa i na przykład ta klasa ma nazwę button 1, to dajecie kropka baton 1. Jeżeli byłoby to ID, to dajecie po prostu hashtag baton 1, ponieważ tak, to jest tak samo jak w CSS-ie. Tak jak w CSS-ie do ID odwołujecie się za pomocą hashtagów, tak samo odwołujecie się do klas. I tak samo odwołujecie się po prostu w JavaScriptie. QuerySelector ma też drugą opcję. To znaczy, jest tak, po prostu QuerySelector jest też druga bliźniacza funkcja, która nazywa się querySelectorAL. No i ta funkcja pobiera wam wszystkie elementy o tej nazwie, jaką podacie w Nawiasy. Pamiętajcie, że jeżeli na przykład Query Selector zdalibyście sobie w środku baton, po prostu baton bez nawiasów klamrowych, czyli chcecie pobrać jaki, jakiś baton z waszego HTML-a, no to pobierze wam wtedy pierwszy napotkany. Ale jeżeli tych batonów byłoby kilkanaście, to używając Query Selector al pobieracie wszystkie te batony, zapisując je, można powiedzieć, w takiej tablicy. No i potem możecie się do nich odwoływać. OK, tyle o Query Selector. Teraz czas powiedzieć o Get Element by ID. Get Element by ID działa tak jak właśnie Query Selector, tylko pobiera wam tylko i wyłącznie. ID. I zapisujecie to w taki sposób, że dajecie dokument.getElementbyID No już w tych nawiasach nie musicie dać hashtaga, ponieważ ta funkcja wie, że to jest po prostu ID, więc dajecie tylko nazwę. U mnie w moim przypadku jest to button, ponieważ ID w HTMLu jest to button. Na ekranie jeszcze za pomocą console.loga wypisuję wam, że to wszystko działa. Tak jak powinno. Kolejną rzeczą, abyście poznali w JavaScriptie, są to funkcje. Są dwa sposoby deklarowania funkcji w JavaScriptie, to znaczy jest ich więcej, ale po prostu te dwa warto, abyście znali na egzamin. Pierwszy jest to po prostu ten podstawowy, bazowy, który jest od początku JavaScriptu: poprzez słowo kluczowe func function, potem nazwa, nawiasy okrągłe i nawiasy klamrowe. No i w tej funkcji coś sobie tworzycie, możecie coś zwracać. Cokolwiek chcecie. Pamiętajcie, że jeszcze na ten moment nie pokazuje, że do funkcji możecie przekazywać parametry, ale tak, do każdej funkcji możecie przekazywać ile chcecie parametrów. Na ten moment warto, abym wspomniał o czymś takim, co nazywa się hoisting. Chodzi o to, że jak zadeklarowaliście sobie funkcję w danym miejscu, załóżmy w 17 linijce kodu. Na ten moment załóżmy, że tylko tyle, że funkcja zadeklarowana jest w 17 linijce kodu. To schodząc poniżej, czyli załóżmy w 30 linijce, możecie ją sobie spokojnie wywołać. No i w ten sposób wywołujemy funkcję. To znaczy dając jej nazwę oraz nawiasy okrągłe. Ważna sprawa. Za pomocą hoistingu możecie też wywołać funkcję wyżej. To znaczy nad tą zdefiniowaną funkcją. No jest to można powiedzieć fajne, bo w innych językach programowania musicie jeszcze dać sobie taki nagłówek na początku waszego pliku. No to nieważne. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ może dla was po prostu jest to oczywiste. Mówię o tym dlatego, że chciałbym wam pokazać drugi sposób deklarowania funkcji. To znaczy funkcji strzałkowych w JavaScriptie. Jest to po prostu taka sama funkcja, tylko ma inne, można powiedzieć, właściwości i troszeczkę inaczej się zachowuje. Funkcję strzałkową deklarujemy. W sumie ja od razu Pokażę wam, jak zapisać to w zmiennej. To znaczy, robicie sobie zmienną i chyba na ekranie z tego co pamiętam, użyłem słowa kluczowego const. Tak. No i generalnie bardzo przepraszam, możecie też użyć var. Po prostu z przyzwyczajenia, bo zwykle daję sobie const w moich projektach, użyłem słowa kluczowego const. Pamiętajcie, że tam może być var. A do const oraz LED, czyli do tych różnic, zapraszam do innego odcinka, który jest na tym kanale. No i jeżeli chodzi o te funkcje strzałkowe, po prostu tworzycie sobie załóżmy zmienną, nazywacie ją druga funkcja, tak jak ja w moim przypadku. No i tworzycie funkcję strzałkową poprzez ten sposób, że dajecie równa się po nazwie nawiasy okrągłe równa się strzałka no i nawiasy okrągłe lub nawiasy klamrowe i teraz czym to się różni Pamiętajcie, że funkcje strzałkowe nie mają hoistingu to znaczy jeżeli zadeklarowaliście sobie funkcję to możecie do niej się odwołać tylko na samym tylko poniżej tej funkcji wyżej tak jak w przypadku zwykłej funkcji to nie zadziała nawiasy klamrowe tych funkcjach, czyli funkcjach strzałkowych, zastępują wam, znaczy nie zastępują. Jeżeli dajecie nawiasy klamrowe, to musicie użyć słowa kluczowego return, żeby coś zwrócić. Natomiast, jeżeli dacie nawiasy okrągłe, co też pokazuję na tym odcinku, to nie musicie pisać słowa kluczowego return. Dopiero teraz zauważyłem, że pokazuję to w bardzo słaby sposób, dlatego po prostu zajrzyjcie sobie na jakiś inny poradnik do, do funkcji, po prostu w JavaScriptie, ale zamysł jest dobry, w sensie to, co Wam powiedziałem, jest poprawne, tylko po prostu źle to pokazuje z tego, co teraz zauważyłem. Na ten moment jeszcze ważne, abyście wiedzieli o czymś takim jak eventy. To znaczy, no bo wiadomo, chcecie na przykład pobrać sobie tego batona i na przykład przy kliknięciu coś się ma dziać. No to event click to jest właśnie ten event. I tych eventów jest bardzo dużo. Pewnie uczyli was, że eventy można wykonywać na przykład w html dać słowo kluczowe onClick na jakimś elemencie. No i napisać tą funkcję oraz tą funkcję zdefiniować sobie załóżmy w pliku JavaScript. Ja pokażę wam inny sposób, też bardzo fajny i zachęcam, abyście właśnie ten sposób używali. Jest to add event listener. To znaczy, pobraliśmy sobie element tam wyżej, widzicie pewnie na ekranie, gdzieś tam mam pobrany u góry te, tego batona i nazwałem tą zmienną element. Następnie odwołuję się do tej zmiennej element i wywołuję funkcję add event listener. Ta funkcja przyjmuje dwa parametry. Pierwszy parametr jest to event, a drugi jest to callback. No i na ten moment po prostu nie będę tłumaczył, co to jest callback, ale pamiętajcie, że jest to funkcja strzałkowa, skrócony zapis funkcji strzałkowej. No i w ciele tej funkcji strzałkowej po prostu dajecie to, co ma się dziać przy waszym evencie. Ja na ten moment daję event jako click, czyli przy kliknięciu ma się po prostu wyświetlić console log a czy w konsoli ma się wyświetlić napis Elo. Jak widzicie to działa. Chciałem wam jeszcze pokazać, że wpisując w Google po prostu eventy do at event listener, jest ich naprawdę multum, a na egzaminie potrzebujecie myślę kilku. Dlatego ważne by było i warto by było, abyście weźli sobie na tą stronę, na której są te wszystkie eventy i po prostu przeczytali sobie jakie te eventy istnieją i co możecie zrobić. Po prostu raz zajrzyjcie, przeczytajcie, abyście mieli mniej więcej w głowie, co możecie zrobić i jakie są te eventy po prostu. Mówię tylko o tym dlatego, że na przykład na egzaminie kiedyś było coś takiego, że musiałeś najechać na zdjęcie i przynajechać Zdjęcie się zmieniało, przy kliknięciu też się zmieniało i przy zjechaniu z tego elementu też się zmieniało na inne. No i właśnie istnieją takie eventy, które pomogą Wam coś takiego zrobić, i, warto, i są one napisane na tej stronie. Także jeżeli chodzi o eventy, to tyle przejdźmy dalej. Porozmawiamy sobie teraz o instrukcji warunkowej if oraz o switchu. Jak widzicie na ekranie tworzę dwie zmienne a oraz c i po prostu te wartości będę porównywał. Jeżeli mówimy o ifie, to musimy sobie wspomnieć o operatorach warunkowych. Czyli generalnie to, co we wszystkich językach programowania. Równa się, nie równa się, mniejszy, większy, większy... No, i tym podobne. Instrukcja IF jest banalnie prosta: po prostu dajecie słowo kluczowe IF, potem dwa nawiasy okrągłe, w środku dajecie wasz warunek, no i potem nawiasy klamrowe. Ja w moim przypadku porównuję A z C i jeżeli A jest większe od C, to wypisuję, no a jest większe od C. Jeżeli chcemy w tej samej, tak jakby iteracji, po prostu sprawdzaniu tego błędu sprawdzić jeszcze jeden warunek to musimy użyć czegoś takiego jak if-else to znaczy else-if, po prostu dajcie else-if, a następnie dajecie w tym ifie kolejny warunek i składnie jest tak samo banalna jak wcześniej natomiast jeśli nie spełniły się dwa warunki, te wcześniejsze to musimy coś wykonać, jeżeli właśnie nie spełnił się żaden warunek do tego służy nam else, czyli w każdym innym przypadku wyświetl coś innego to co po prostu podacie na ekranie widzicie przykład. Mam nadzieję, że jest to proste i dla Was jest to zrozumiałe. Należy teraz jeszcze wspomnieć o dwóch operatorach AND oraz OR, czyli loop. Oraz i, no i chodzi tylko i wyłącznie o to, że na przykład jeżeli dacie AND, AND to są dwa apostrofy, to nad siódemką shiftem musicie klikać siódemkę, to na przykład muszą zachodzić dwa warunki, muszą się one spełniać, żeby to się właśnie wświetliło. Przy AND, czyli przy po prostu shiftem klikacie to nad enterem, to tam po prostu musi zachodzić tylko jeden warunek. W moim przypadku widzicie, że jeżeli A równa się 5 i C równa się 5, to wyświetl A oraz C równa się 5, to właśnie to jest warunek logiczny i muszą spełniać się dwa warunki, a potem widzisz na ekranie, że zamieniam AND na OR. No i wtedy musi zachodzić tylko jeden warunek. No i tak naprawdę tyle, to jest myślę banalnie proste. Jeszcze musimy wspomnieć o jednej rzeczy. Warunek if przechodzi dalej, jeśli zwraca wam prawdę. Jeśli zwraca false, to po prostu wykonuje się else. Więc stworzenie zmiennej, na przykład o wartości boolean true, też przejdzie wam dalej, ponieważ to jest prawda. Jakby tam był false, to po prostu to by nie przeszło. Wykonałby się else. To samo tyczy się tak naprawdę stworzenia jakiejkolwiek zmiennej. Jeżeli stworzycie zmienną i ma ona jakąś wartość, załóżmy, to ona już zwraca true. Także o tym też należy pamiętać. Jak mamy już ifa, to teraz przejdźmy do switcha. Generalnie nie chcę tutaj za dużo mówić, ponieważ ja sam struktury switcha. Zawsze jak muszę ją zrobić, to po prostu wchodzę w Google i ją przepisuję. Naprawdę, ponieważ nie jestem w stanie jej czasami po prostu spamiętać. Znaczy teraz to już pamiętam, no ale na początku było to mega trudne. Generalnie po prostu otwieracie sobie tak switch, w środku dajecie dwa nawiasy okrągłe, no i tam dajecie zmienną, po której będzie iterować nasz switch i tak jakby to będzie ten nasz warunek. No i potem w środku dajecie case'y. Case'y to są po prostu odpowiedzi, na przykład jeżeli ta wasza zmienna, u mnie no załóżmy jest to A, będzie miała wartość 5, bo taki mam pierwszy case, to wyświetl a równa się 5, no i tak naprawdę tyle zbędnego gadania. Musicie pamiętać tylko o jednej bardzo ważnej rzeczy. Każdy case musi mieć break na końcu, ponieważ to, jak tego nie ma, to to generuje błędy. I jeszcze na ekranie widzicie default. Default chodzi o to, że jeżeli żadna wartość u góry się nie spełniła, nie było takiej wartości, to wykona się wartość, to wykona się ten kod defaultowy. U mnie w tym przypadku jest to a równa się, no i ta zmienna. I teraz właśnie powiedzmy sobie o łączeniu znaków w JS. -ie. O łączeniu stringów w JS, sorry. Chodzi o to, że na przykład jeżeli chcecie napisać jakiś tekst i wypisać jeszcze w tym, tym samym, załóżmy w tej samej linii, jakąś zmienną, to wasze cudzysłowy zastępują tym waszym znaczkiem znad tabulatora po prostu klikacie Shiftem ten przycisk znad tabulatora i następnie w kodzie to znaczy w tej linijce po prostu dajecie dolar no i w środku otwieracie dwa nawiasy klamrowe a następnie wpisujecie tą zmienną i jak widzicie na ekranie to działa, po prostu wypisuje mi się przy wartości defaultowej, a równa się 40, czyli tyle ile sobie zadeklarowałem wyżej. Jeszcze dla przypomnienia wyświetliło się wartość defaultowa, ponieważ żaden case nie miał wartości 40 i żadna z tych opcji się nie mogła wyświetlić, ponieważ no po prostu nie mogła. Została nam ostatnia rzecz do takich z takich elementów można powiedzieć do omówienia z takiego czystego js jest są to pętle, no i główne dwie pętle, które powinniście znać jest to for i while, jest jeszcze dual. no i jest jeszcze masakrycznie Dużo pętli, na przykład po tablicach, którymi możecie oddziaływać, ale to nie jest na ten moment i na 100% nie musicie ich znać na egzamin. Także pętla for jest zapisywana tak samo pewnie jak większość języków programowania ma składnie od jakiego momentu zaczynamy, do jakiego momentu i co ile zwiększamy. Czyli w moim przypadku słowo kluczowe for, potem nawiasy otwarte, nawiasy okrągłe, no i zaczynam od i równe 0, kończę na i mniejsze od 10 i zwiększam o 1. Dlaczego zwiększam o 1? W sumie jak zwiększam o 1? To jest pytanie. Dałem i plus Nie powiedziałem o tym w tym odcinku, dlatego warto o tym powiedzieć, ale powiedzmy sobie szczerze powiem o tym za paręnaście sekund. Sekund. Ok, zaraz to Wam rozpiszę. To działanie pętli, które widzicie teraz na ekranie, po prostu wypisuje mi w konsoli 10 razy działa plus to wartość Waszego i. No myślę, że proste, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego to i się zwiększa. Druga pętla to while i ona działa dopóki warunek jest spełniony, czyli na przykład w moim przypadku, jeżeli j jest nierówne 10, to pętla działa. Wcześniej, oczywiście, stworzyłem sobie, zadeklarowałem sobie zmienną J i przypisałem wartość 0. Przy każdym działaniu pętli zwiększam wartość J o 1, więc też wykona mi się to 10 razy. Też wydaje mi się, że proste. OK, no i teraz przejdźmy do o co chodzi z tymi plusami. W JavaScriptie mamy coś takiego jak inkrementację i dekrementację. Inkrementacja to jest zwiększanie o 1, a dekrementacja to jest zmniejszanie o 1. Jak to zapisujemy? Po prostu właśnie plusami lub minusami. Inkrementacja to jest plus 1 i to jest plus plus, a dekrementacja to jest minus minus i to jest zmniejszanie o 1. Jedna bardzo ważna rzecz, taka ta zwykła inkrementacja, o której teraz mówię, to jest posinkrementacja i postdekrementacja, a jest jeszcze pre-inkrementacja i predekrementacja. Tutaj za bardzo nie ma o czym mówić, ponieważ na egzaminie raczej nie musicie tego stosować. W sumie to jest takich można powiedzieć bardziej może zaawansowanych przypadków, chociaż jest to bardzo proste. Chodzi tylko o to, że przy. Pre-inkrementacji, pre-dekrementacji -dek Najpierw modyfikujecie wartość I dopiero wtedy ją zwracacie Dla odróżnienia, inkrementacja Post-inkrementacja, sorry Najpierw zwraca wam wartość, a dopiero potem Ją tak jakby zwiększa lub zmniejsza Okej, okay, także tyle z tych nudnych elementów Jeżeli chodzi o JavaScript i teraz Wybaczcie, no ale fajnie by było jakbym pisał Kod razem z wami i nie mówił tak jakby tak Jak teraz mówię, tylko po prostu używam mojej Klawiatury, dobrze, także tyle jeżeli chodzi O takie puste elementy w Javascriptie. Teraz przejdziemy sobie do przykładów i zrobimy to w ten sposób, że po prostu będę pisał z Wami, dlatego będziecie musieli przeżyć moją klawiaturę na niebieskich przełącznikach, za którą przepraszam, ale po prostu tak będzie prościej, jeżeli będę pisał to i tłumaczył razem po prostu pisząc. Ok, także przejdźmy już do przykładów. Zrobimy sobie teraz jeden przykład, w którym będziemy po prostu wpisywać tekst do inputa i wypisywać go na ekranie. Jest to bazowy przykład i myślę, że nie sprawi Wam problemów. Stwórzmy sobie diva, damy mu ID, załóżmy box, i w tym generalnie divie będziemy sobie wypisywać ten tekst. Potrzebujemy jeszcze, jeszcze dwóch inputów. Pierwszy to po prostu będzie type text, ponieważ tutaj będziemy wpisywać ten nasz, oczywiście, tekst i dajmy mu ID. Input po prostu tekst, można tak powiedzieć. OK, stwórzmy sobie jeszcze jednego type submit. Generalnie tym submitem, po prostu, kiedy klikniemy na ten submit, to wtedy mamy pobrać ten tekst. Więc type submit, i tutaj można dać ID. Submit, Go. Nie wiem, obojętnie, naprawdę jest to bez różnicy. Następnie musimy sobie troszeczkę oszczędzać tego ID Box, żeby on się troszeczkę odróżniał. Dajmy mu na przykład width na 100%, Height na 200, dajmy na 400 pikseli, dajmy mu kolor ćcionki na red i background color na grey. Co jeszcze można zrobić, to dać mu margin bottom na 100 pikseli, żeby po prostu odsunąć nam te inputy stąd. OK. No, i teraz przejdę sobie do JavaScriptu. Pamiętajcie, że wcześniej mam podłączony ten plik ze skryptem, i teraz mogę przejść i pisać kod. Pierwsze, co muszę zrobić, to oczywiście muszę pobrać te trzy elementy, ponieważ na te trzy elementy będziemy chcieli oddziaływać. Więc tworzę sobie trzy zmienne: varbox, var załóżmy, można powiedzieć, input po prostu, i var załóżmy submit. Wszystkie te elementy mają ID, a więc po prostu będziemy je pobierać poprzez ID. To sobie tak zmniejszmy i Dajmy tak, jak wcześniej się uczyliśmy, czyli dokument. Get Element by ID, i tutaj przy boxie jest po prostu box. Tutaj zamiast tego, żeby tego nie pisać jeszcze raz, to po prostu sobie skopiujemy. I tutaj damy input tekst. A tutaj jest submit go. Submit go. Ok. W tym momencie pobraliśmy sobie te elementy, i tylko tego wyłącznie potrzebujemy do tworzenia tego po prostu zadania. Następnie to, co pokazywałem wcześniej, musimy użyć eventu w tym momencie klik, ponieważ przy kliknięciu chcemy, żeby coś się działo. Także odwołujemy się do naszego submita. Dlaczego do submita? Ponieważ przy kliknięciu na submit coś ma się właśnie dziać, więc i dajemy add event listener, następnie klik, no i funkcję strzałkową, czyli ten callback, w którym ma się coś wykonywać. Na razie zróbmy sobie tylko tyle, żeby w konsoli pojawiał nam się ten napis. Tutaj dajemy input. Pamiętajcie tylko, że w tym momencie nie wyświetli nam się ten, nie wyświetli nam się ten tekst. Dlaczego? Patrzcie, piszę obojętnie co i wyświetli mi się ten input, ponieważ my pobraliśmy tak jakby tylko ten element. Jak się dostać do tego co ma w środku, czyli do tego można powiedzieć value? No właśnie, po kropce i value. I w tym momencie jak sobie to odświeżymy, wpiszemy tutaj jakiś tekst, przedajemy prześlij, to wypisał nam się ten tekst. I teraz, jak wypisać to w HTMLu? Jest to naprawdę bardzo proste. Odwołajcie się do, do elementu waszego box, dajcie HTML równa się i tutaj wystarczy dać y, value po prostu, czyli input.value. E, nie note value, tylko value. Ok. Napiszmy sobie coś i widzicie, wyświetliło nam się to tutaj na ekranie. Zrobimy sobie teraz kolejny przykład, który będzie polegał na dodawaniu dwóch liczb podanych w inputach. Tutaj mam tego inputa z poprzedniego przykładu. Weźmy sobie teraz, stwórzmy dwa inputy o, type, o typie number. Eee, o id dajmy po prostu number, to w sumie bez różnicy. Dajmy kolejny input, też dajmy type number. Tutaj dajmy id number, powiedzmy jeden, naprawdę to bez różnicy stwórzmy sobie teraz to, po prostu za, zaimportujmy sobie je do naszego javascriptu, czyli podłączmy je dajmy var submit a czy daj y, number, co ja gadam dokument, tak samo getelementbyid tutaj mamy number możemy to samo zrobić od razu z drugim, czyli skopiujmy to sobie tylko tutaj dajmy number1 i tutaj dajmy number1 bardzo ważna sprawa, o której zapomniałem wam powiedzieć wcześniej, to taka że tutaj, jak dajecie w tej funkcji strzałkowej callback i dajecie dwa nawiasy okrągłe, tutaj może znaleźć się tylko jedna instrukcja, czyli na przykład console.log. E, dajmy Elo. Oj, sorry, że oczekajcie, tutaj się wkradł ten. I chodzi o to, że teraz, jakbym musiał dodać kolejną instrukcję, na przykład kolejny console.log, powiedzmy, to to nie zadziała z tego względu, że w tym wypadku teraz musicie sobie te nawiasy okrągłe, zmienić te nawiasy. Klamrowe. To wynika z jakiejś tam własności funkcji. To nie jest a ten poradnik. I ogólnie, no sorry, że o tym nie powiedziałem, ale o tym należy pamiętać. Także generalnie w ogóle powinniście pamiętać, że dajcie sobie nawiasy klamrowe zawsze. I tyle. I po prostu unikniecie większych zbędnych problemów. No i teraz fajnie by było, jakbyśmy dostali się do tego number i do tego number 1. Tylko tutaj pojawia się jeden wielki problem dla takich początkujących. Ogólnie, jak zwrócicie sobie ten console log, dajmy console log number. I tutaj oczywiście value. i Od razu zróbmy to sobie jeszcze raz, tylko sobie możemy po przecinku. Tylko że number 1. To jeżeli tutaj sobie wpiszemy te cyfry, to nie by one tutaj wyglądają jak cyfry. Ale kiedy opleciemy sobie to w type of, ja sobie to zrobię w ten sposób. Czyli w tym momencie sprawdzamy sobie typ tych liczb. To też zróbmy tutaj. To w tym momencie, jak piszemy, też obojętne liczby tam przeszli, to type of to są stringi. No i teraz załóżmy, jeżeli chciałbym sobie to wszystko dodać, czyli dodaję number, number value plus number 1.value. Bo w tym momencie, jak dodam sobie 1, 2, 3, 1, 2, 3, to powinno być 246, a wyjdzie mi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dlaczego? Ponieważ dodałem stringi do siebie, a nie dodałem numerów. I jak teraz to obejść? Sprawa jest bardzo prosta. Generalnie wchodzimy sobie, deklarujemy sobie jakąś zmienną. Oju, użyłem słowa kluczowego LED. To musicie o czym poczytać, ale to też z przyzwyczajenia. E, używamy VAR, to nie ma problemu. dajmy sobie w po polsku liczba 1 i dajemy parse int, czyli to zamienia mi waszego, to zamienia stringa na number, czyli to zamienia typ string na number, to znaczy chyba zamienia też jeszcze jakiś tam typ na typ number, no ale generalnie o to, o to w tym chodzi, że jeżeli chcecie zamienić to sobie na inta, to dajecie takim, możecie też zamienić na floata, tam jest parse float no i tam pewnie jest jeszcze to string, że zamieniacie napis na st stringa, także tego jest dużo ale tutaj zamieniam to sobie na Value, w sensie ten na, liczba 1 to będzie moje, mój tak, jakby z, y, number z tego stringa. I teraz weźmy sobie jeszcze var liczba 2 i to będzie też parse int. I to będzie number 1.value. Ok, i teraz w tym na razie nic nie robimy, bo chcemy sobie to wyświetlić, czyli console log i tutaj też dajmy, w ogóle skopiuję to sobie, tak będzie naj, najprościej. Ułóżmy to tutaj. Ok. I teraz, jak sobie tutaj wpiszemy jakieś liczby, to dlaczego to jest dalej stringiem? Aha, ok, bo wyświetlam te same, ten, a powinien wyświetlić liczba 1 i liczba 2. Tak, widzicie, teraz jest to number. I teraz w spokojny sposób możemy sobie to dodać, czyli dajemy sobie console.log Liczba 1 plus liczba 2. No I w tym momencie, jak sobie napiszę 1 2 3 plus 1-2-3 to powinno być 246. No i wyświetliło nam się 246. No i teraz w banalny sposób na przykład możecie sobie to wyświetlić w tym divie, tak jak robiliśmy to wcześniej w poprzednim przykładzie, czyli załóżmy box innerHTML HTML równa się liczba 1 plus liczba 2. Ok, dajmy sobie jeden 2-3, 2, 3 prześli 246. Pamiętam, że takie zadanie na egzaminie jednym miałem, i dlatego chciałbym wam to teraz pokazać. Teraz kolejny przykład. Widzicie kod z poprzedniego odcinka, tylko tutaj dodałem jeszcze sobie zdjęcie i dałem temu zdjęciu dałem jakieś tyle. I to zdjęcie po prostu jest tutaj. Zrobimy sobie teraz taki, taki na eventach, po prostu taki przykład. Odwójmy się na przykład do, do mojego boxa. Oczywiście dajmy ad event listener i tutaj będzie jakiś event. Następnie oczywiście funkcja strzałkowa, czyli nasz ten callback. I tutaj coś ma się dziać. Ok. No i teraz na przykład na egzaminie jest coś takiego, że musicie zmieniać style, jakichś elementów w CSS-ie tylko za pomocą JavaScriptu. Jak to robić? Po prostu odwołujecie się do tego elementu, bo będę chciał zmienić tyle boxa. Więc odwołuję się do box, daję tyle, no i tyle. I prawda jest taka, że teraz po prostu dajecie jaki styl zmieniacie. Jedynie o czym musicie pamiętać to o tym, że na przykład jak macie margin-top z myślnikiem. Tutaj nie ma myślnika, tylko jest margin z dużej litery top. No i w tym wypadku tyle. Na przykład teraz dajemy sobie margin-top. Tylko pamiętajcie wartości muszą być w cudzysłowach, ponieważ tak, jakby da przypisujecie ten tekst do CSS-a. Ok, tylko na przykład, teraz dajmy sobie przy kliknięciu, czyli przy klik Klikamy, i jak widzicie, ten margin się e, powiększa. Teraz chciałbym wam pokazać taki jeden event z listy eventów, który może wam się przydać na egzaminie. Tutaj macie tą listę eventów. To, są to eventy typu mouse down, mouse up, e, mouse over, mouse out. No to jest ich kilka. Chodzi o to, że na przykład na egzaminie kiedyś było zadanie, że musicie sobie podmienić zdjęcie przy na przykład zjechaniu z tego pola. Czyli, jak jesteście na tym polu, zjeżdżacie z myszką z tego pola, to wam się podmienia zdjęcie. Jak to zrobić? No, oczywiście, zrobicie sobie mouse out. Taki jest taki event. I na przykład, jeżeli zejdziecie z tego elementu, to zmieńmy sobie tylko na background, żeby to było bardziej widoczne. Dajmy sobie na red. I w momencie, patrzcie, odświeżę sobie. Jestem na tym elemencie, ale zjadę z niego. I jest teraz na czerwono. A jak to zrobić ze zdjęciem? Ze zdjęciem robimy to też w bardzo banalny sposób. Mam tutaj to zdjęcie. Jestem do tego zdjęcia odwołany tutaj. To znaczy pobrałem je sobie do naszego JavaScriptu. Odwołuję się do tego zdjęcia, daję add event listener. I zróbmy można powiedzieć tak samo przy mouse out. Oczywiście funkcja strzałkowa. No i teraz jest taka rzecz, to znaczy możecie odwołać się na przykład do waszego src w javascriptie Patrzcie, wyświetlę sobie teraz console log, wyświetlę sobie moje img.src. OK. I to jest przy mouse out, czyli najeżdżam, zjeżdżam, no i mam tutaj to moje serce. moje serce jest takie, można powiedzieć, bardzo zbudowane. To jest tylko wyłącznie z tego powodu, że ja tutaj mam od 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 odpalony live server. No i to dlatego, ale na egzaminie po prostu będzie to zdjęcia yy, slash 1 JPG, czyli tak jak tutaj. Więc jak ja chcę to podmienić, to po prostu robię to w ten sposób, dodaję img.src równa się. To mogę przekopiować, tylko pamiętajcie w cudzysłowach I tutaj zmieniam sobie na 2.png Ponieważ takie mam tutaj zdjęcie pobrane No i teraz przy odświeżeniu Najeżdżam na to zdjęcie Odjeżdżam i mam img, to zwykłe Tylko pamiętajcie, to się zrobi tylko raz Teraz jak wrócicie, to to się tak jakby nie odwróci Ok, także tyle z tego przykładu Lećmy sobie jeszcze do kolejnego, myślę, że jakieś jeszcze dwa zrobimy Powiem wam szczerze, przejrzałem sobie teraz w tym momencie właśnie egzaminy zawodowe Z14 z poprzednich lat. No i prawda jest taka, że przerobiliśmy myślę wszystko: to znaczy teraz już nic Was może nie zaskoczyć, ale możecie mieć troszeczkę lekkich problemów ze zrobieniem niektórych zadań. Z tego co zauważyłem, większość zadań to po prostu na przykład pobieracie wartości z inputów, dodajecie je albo na przykład macie podane w zadaniu, że ktoś poda 400, musicie to pomnożyć przez 1.6 i po prostu wypisać na ekranie. Także wydaje mi się, że nie jest to trudne, zresztą pokazaliśmy tutaj, jak to mniej więcej wypisywać i jak to robić i wydaje mi się, że nie potrzebujecie już, żebym więcej coś robił z Javascriptu i możemy przejść do mojego nieukochanego PHP, którego po prostu nie mogę zdzierżyć, ale wytłumaczę Wam pewnie jakieś podstawy, Zrobiłem sobie podłączenie z bazą danych i wypisywanie danych z bazy danych i w wpisywanie danych do bazy danych. Co jeszcze chciałbym nadmienić do Javascriptu, to jest jeszcze jedna rzecz, o której możecie poczytać, może się to przydać na egzaminie, ale nie jestem pewien. Jest to tworzenie elementów w Javascriptie. Jest to też bardzo proste, ponieważ tworzycie element w Javascriptie za pomocą create element. No i tak naprawdę tyle i potem tylko w nawiasach dajecie, w cudzysłowie dajecie czy div, czy img, czy p, obojętnie co chcecie. A potem dołączając go do HTML-a robicie to w ten sposób, że pobieracie sobie jakiś element, do którego chcecie dołączyć ten stworzony element w javascript No i odwołując się do tego elementu dajecie funkcję append, metodę append. No i tam po prostu dajecie zmienną, w której trzymacie ten element. Także też banalnie proste. No to co, nie przedłużając, ja się zaczynam uczyć PHP-a. I pewnie niedługo, pewnie wy to za sekundę zobaczycie, no ale ja to potrzebuję pewnie z jednego dnia, żeby sobie przypomnieć wszystkiego. I zabieramy się za... PHP, także trzymajcie się, widzimy się za sekundę. Jeżeli chodzi o PHP to musimy troszeczkę powiedzieć na wstępie, a w tle widzicie jak zainstalować i pobrać XAMPP. i to będzie się teraz troszeczkę przewijać. W PHP na egzaminie musicie generalnie podłączyć się do bazy danych, pobrać dane i wypisać dane. No i w sumie tyle, w sensie wprowadzić dane do bazy danych, pobrać je i wypisać na ekranie. Nie zawsze musicie zrobić te trzy rzeczy, czasami możecie zrobić tylko na przykład podłączyć się z bazą danych i wypisać dane lub tylko wpisać dane i tyle. Z reguły za podłączenie się do bazy danych jest już naprawdę dużo punktów i a to jest banalnie proste i o tym też sobie powiemy. Jeżeli pobraliście i zainstalowaliście Xampa, bo generalnie na egzaminie też macie Xampa, to kiedy odpali wam się ten główny panel, musicie wiedzieć kilka rzeczy. Was interesuje tylko Apache oraz MySQL. Ogólnie klikacie start, no i w sumie tyle was obchodzi. Jak wejdziecie sobie po prawej stronie Explorer no to musicie wiedzieć, że wszystkie wasze pliki robicie wkładając do htdocs. To widzicie na ekranie. Po prostu tworzy sobie folder nauka. No i tam będę na przykład miał plik index.php, albo index.html. No wszystko. Wszystkie zdjęcia, index.css. Ogólnie tam wkładamy wszystko. Jak to teraz odpalić? Ogólnie baz danych, na przykład możecie odpalić po, po prostu klikając admin na waszym panelu na Xampie. No i tak samo możecie odpalić sobie stronę główną Xampa, ale to wam jest niepotrzebne. Jeżeli odpalicie sobie, klikniecie start w Apache i MySQL, to wystarczy, że wpiszecie sobie localhost w waszej przeglądarce i pojawi wam się strona, tak jakby, która jest już z tego pliku, który wkleiliście sobie do waszego folderu. U mnie w tym przypadku jest to nauka. I teraz pamiętajcie o tym, że jeżeli robicie PHP, to te pliki muszą być w tym XAMPie, czyli w tym folderze htdocs. Pamiętam, że na moim egzaminie był taki jeden, co po prostu testował PHP nie na serwerze, tylko na. Zdalnych plikach, także to nie miało sensu bycia i to po prostu mu nie wyszło. Także o tym należy pamiętać, no i po prostu o tym pamiętajcie. Wydaje mi się, że tyle ze wstępu. Przejdźmy już do kodu. Na ekranie widzicie przygotowany tekst w pliku. Index.php. Jest to przygotowany kod, o którym troszeczkę opowiem, bo po prostu więcej tutaj nie trzeba, tak jakby robić, i tyle na egzaminie Wam na, tą, na ten moment wystarczy. Za chwilę zrobimy sobie jeszcze łączenie z bazą danych, wpisywanie tam danych i wypisywanie. Ok, pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że stworzyłem sobie w moim pliku index.php tutaj taki formularz. Generalnie w index.php normalnie piszecie waszego HTML-a. Nie jest to żaden problem. Tak jak tutaj widzicie, to wszystko działa. Ok, w tym moim formularzu jest jakiś H1, to jest to troszeczkę wyżej napisane, wasz set. Serwer, no i tutaj mam kilka inputów. Jest to type text, type number, type password. Mam ten pole typu select. Tutaj już troszkę, troszeczkę przesłałem na ekranie, ale to nieważne. I tutaj jeszcze mam input type submit. Ok, i teraz czas przejść do jeszcze jednej ważnej rzeczy, czyli te, do tych name. Pamiętajcie, że w PHP przesyłacie dane za pomocą tego name. Nie za pomocą ID, tylko name. Także każdy input musi mieć to name. Ważna sprawa. Przechodząc do PHP, przechodzimy do PHP i oczywiście otwieramy tagi naszego PHP. To jest myślę, że banalnie proste. Jakiś kontakt z tym, jeśli z PHP mieliście, to wiecie, jak zacząć pisać kod w PHP. Tutaj ten formularz ma action na index.php, czyli na ten plik, w którym się znajdujemy. Reasumując, plik, który obsługuje ten formularz, to jest ten plik, w którym się znajdujemy. No i tutaj już kod możecie pisać, gdzie chcecie. Wyżej. Lub niżej, ale jeżeli piszecie tutaj ten kod w tym pliku, no to on przy załadowaniu waszej strony się wykona. Jak to ominąć? Po prostu wasz input type submit też mu nadajecie name, i używacie ifa i takiej funkcji iset i sprawdzacie, że jeżeli to name jest. U mnie to name nosi nazwę, wyśli. Także tutaj po prostu wpisuję wyśli, to wtedy wykonuj kod. Jeśli nie, to po prostu nic się nie wykona. Ok, i teraz jak odczytujemy dane z, z waszego formularza? Najpierw musicie zapamiętać, jaką metodą przesyłacie dane. U mnie jest to POST. No i składnia jest bardzo prosta. Przypisujecie sobie, deklarujecie sobie jakąś zmienną. Zmienne w PHP deklarujemy za pomocą e, dolara. Następnie to ma jakąś nazwę. Oj, sorry, przestawiłem. Następnie dolar podkreśli, czyli podłoga, no i metoda, jaką przesyłacie dane. U mnie jest to post, także daje post. No i to piszemy drukowanymi. Jakby to było get, to też piszemy drukowanymi. Następnie otwieramy nawiasy kwadratowe, no i w środku wpisujemy w pojedynczym cudzysłowu te, to name, to name, o które Wam chodzi. Na przykład u mnie zmienna a to jest nick, no i wiadomo, chcę pobrać tą wartość ze inputu, który ma name nick. No i tyle w temacie, no i tak jakby dalej resztę robię to samo: z number, z select i password. Teraz tak, przejdźmy sobie do typu select, się do, do tej listy wysuwanej. Wspominałem przy HTMLu, że tutaj inaczej odczytuje się wartości. Chodzi o to, że jak w html mam napisane 1, 2, 3, to wpiszmy wy... sobie po prostu coś w tym formularzu, wypiszmy jakieś dane, dane 1, 2, 3, hasło dajmy, hasło po prostu i zaznaczmy opcję 3. Przesyłam. Jak widzicie na ekranie, mam napisane opcja 3, ale słownie, a nie cyfrowo. Dlaczego? Ponieważ, tak jak wspominałem przy HTML-u, w PHP odczytujemy to z value. Tak samo tutaj w tych inputach. Nieważne, co bym po prostu tutaj wpisał w środku, ale na przykład, jeśli napisał tutaj przy number, albo nie, załóżmy przy tekst, dałbym value i dałbym tutaj na przykład, nie wiem, bazowe, bazowe value, to ja, jeśli przesłałbym tutaj coś, yy, to nie, to nie zadziała. Aha, to jest ok, to jest w ten sposób, dobra, nieważne, przepraszam, troszeczkę mi się pomyliło, nie sprawdzałem tego. Nieważne, eee, to, to nieważne. To co wpiszecie, to przesyłacie przez name. Ok, lećmy dalej. Dalej muszę wspomnieć o czymś takim jak wypisywanie na ekranie. No i ogólnie, wypisujemy za pomocą echo. Ale tutaj, w cudzysłowach, możemy normalnie wsadzać elementy HTML-a, tak jak widzicie dałem h1, h2, h3, h4. To jest bardzo ważne, abyście, o tym, abyście to pamiętali z tego względu, że ja na egzaminie musiałem wypisywać to w tabeli. Także po prostu tutaj wiecie, otwierałem tak table, no i leciałem dalej, po prostu wyrobiłem kolumny, robiłem wiersze i po prostu wypisywałem dane. Łączenie stringów w PHP jest proste, po prostu dajecie kropkę, także dam, daję im ja przed jakiś tekst ja w cudzysłowach. Następnie daję kropkę, no i na przykład dopisuję sobie tutaj moją zmienną A. Potem daję kropkę, też po A musi być kropka i dalej jakiś kolejny tekst. No i tak cały czas. Pamiętajcie, że dodawanie, odejmowanie tych zmiennych, to, to jest tak samo jak w JS-ie, nie ma z tym najmniejszego problemu. Operatory też są tak jak w JS-ie typu AND OR. To też jest generalnie tak jak w JavaScript. Cie. Ok, także takich podstaw to tyle. Na ich raczej nie poproszę Was o nic bardziej, myślę, szczególnego, tylko mniej więcej o to. No i teraz zajmiemy się wpisywaniem danych do bazy danych oraz do e, wypisywaniem tych baz danych, ale najpierw stworzymy sobie tą bazę danych. Ok, także przejdźmy już do tego. Aby stworzyć bazę danych po prostu klikacie start w Apache MySQL i przechodzicie na, tak jakby wklikacie sobie przycisk admin przy MySQL. No i w tym momencie otworzy Wam się cały panel z, tą, po prostu, z bazami danych, phpMyAdmin, tak to się inaczej nazywa. Klikamy link nowa, no i następnie tworzymy nową bazę danych. I tutaj nic tak jakby strasznego nie ma, po prostu musicie stworzyć bazę danych i dać kodowanie polskich znaków, takie jak widzicie na ekranie. Następnie pokażę wam się okno, w którym musicie stworzyć pierwszą tabelę. Tutaj tworzę jakąś przykładową tabelę i wprowadzam dwa rekordy. Na egzaminie nie musicie tego robić. Na egzaminie po prostu musicie zaimportować bazę danych. Jest to banalnie proste. Wystarczy, że w sumie zawsze na egzaminie jest tak samo, czyli wystarczy, że stworzycie sobie bazę danych, a następnie wchodzicie w import i tam po prostu importujecie sobie ten plik, który oni dają wam w tak jakby tym pakiecie startowym. My tego nie robimy, my sobie stworzymy własną bazę danych i po prostu sobie stworzymy w tej tabeli, nie wiem, dwa rekordy. Pierwszy niech to będzie nick, oczywiście typ to tekst i jeszcze co musicie zrobić, tylko to metodę porównywania znaków i to musi być. Te polskie znaki, czyli to UTF-16 Polish CI. Chodzi o to, że potem, jak będziecie robić jakieś działania, to jeśli wam się te znaki rozjadą, to może wam coś nie działać. Ja tak często robiłem na początku, że na przykład zapominałem ustawiać kodowanie polskich znaków, jak na przykład przesyłałem ci czy takie rzeczy, to po prostu coś mi się wysypywało. To samo robię z About, czyli tak samo typ tekst i kodowanie polskich znaków, no i zapisuję. Następnie wprowadzam dla przykładu, tylko żeby wam pokazać, jak wprowadzić za pomocą PHB MyAdmin jakieś przykładowe dane. No i to widzicie na ekranie. Tak jak widzicie, tworzenie bazy danych jest proste. Na egzaminie jeszcze musicie znać SQL. -a. Jeżeli chodzi o SQL, no to muszę wam powiedzieć jedną rzecz, tutaj tego nie będzie, z tego względu, że pomijając wszystkie poradniki, które są bardzo długie u tego pana, czyli u Mirosława Zalenta na ktoś chyba pasję informatyki, bo tam są dwa kanały, z tego co pamiętam, albo jeden, no nieważne. No to ja generalnie całego MySQL nauczyłem się stamtąd. Wydaje mi się i moim zdaniem ten poradnik MySQL jest naprawdę dobry. Jeżeli chcecie się nauczyć zapytania SQL, to po prostu odsyłam właśnie tam i tam generalnie jest naprawdę dobrze wytłumaczone, i ja do egzaminu uczyłem się stamtąd. Tam jest to wszystko omówione, co generalnie na egzaminie może Was spotkać. Od razu, jakby ktoś nie wiedział, należy wspomnieć, czym są zapytania SQL. Chodzi o to, że na przykład, jak tworzycie baz danych, to jakoś te dane musicie wyciągać lub tam wpisywać. Czyli jakoś ta baza danych musi wiedzieć, co wpisać, gdzie wpisać, no i kiedy wpisać. No i właśnie od tego są zapytania SQL. Na tym poradniku myślę pojawi się takie podstawowe zapytanie wypisujące dane, jeśli chodzi z bazy danych, i tak samo pojawi się takie podstawowe wpisujące w bazę danych dane. Ok, także jeżeli mamy już stworzoną bazę danych, to przejdźmy do kodu i połączmy się z nią wy... i wypiszmy jakieś dane. Może wpiszmy dane do właśnie tej bazy danych za pomocą PHP. Tutaj mamy już kod przygotowany do wpisywania danych do bazy danych, którą przygotowaliśmy sobie wcześniej. Na razie co zróbmy, to po prostu odpalmy sobie XAMPP, który w sumie już odpaliłem, i przejdźmy sobie do MySQL, do admina, czyli do tej bazy danych. Tutaj mamy tę bazę danych jako poradnik. Następnie tutaj widzimy tą tabelę dane. Wejdźmy sobie do środka. Tutaj w te dane wprowadziłem przy Was na odcinku jako takie kontrolne. A tutaj te kontrolna wymiana to wprowadziłem po prostu pisąc, pisąc ten kod, sprawdzałem czy to działa. Ok, i teraz z racji tego, że to działa, po prostu teraz wytłumaczę Wam to i objaśnię. Na egzaminie już punkty macie za połączenie się z bazą danych i obsłużenie błędu, na przykład jeżeli nie połączycie się z bazą danych, to coś ma się wydarzyć. Jak to robimy? Po prostu tworzymy sobie zmienną, ja nazywam ją con, i odwołuję się do niu mysqli, no i w środku podaje cztery wartości. I to tak jakby obsługuje nam to połączenie z bazą danych. Jakie wartości tu podaje? Ogólnie wy na egzaminie musicie podać tutaj localhost, tutaj musicie podać użytkownika bazy danych, zwykle to jest root, ponieważ jeśli nic nie zmienialiście w xamppie to zawsze to będzie root, no i tutaj jeszcze jest hasło. Hasło zwykle na xamppie do tego właśnie, tej bazy danych, PHP MyAdmin nie ma, dlatego dajecie pusty ciąg znaków. No i następnie co wpisujecie, to wpisujecie tylko nazwę bazy danych. U mnie jest to poradnik, tak jak tutaj widzicie. No i teraz jak obsłużyć ten błąd? Ten błąd po prostu używacie sobie IFA, oczywiście instrukcji warunkowej IF. No i jest taka funkcja, która nazywa się isString I po prostu jeżeli ten con zwróci wam stringa, to znaczy, to znaczy, że coś się wypieprzyło. Po prostu coś nie działa. No i wtedy wyświetlacie błąd połączenia z bazą danych. Ale jeśli działa, no to wykonujecie to co chcecie. Zwykle na egzaminie macie wprowadzenie do bazy danych i połączenie z bazą danych lub połączenie z bazą danych i wypisanie z bazy danych. Nigdy nie macie wprowadzenia do bazy danych i wypisania razem. Po prostu tak to jest, nie wiem dlaczego, ale Zwykle tak było. No i tutaj, w tym, tak jakby tej części, w której musimy sobie wypisać te dane, czy znaczy wpisać te dane, sorry, wpisujemy dane, musimy sobie stworzyć zapytanie. I właśnie wy, jeżeli obejrzycie sobie poradniki u zalenta, to będziecie wiedzieć, o, o co w tym zapytaniu chodzi. Ale pokrótce mogę wytłumaczyć: chodzi o to, że wprowadź dane do tabeli dane, czyli tutaj, gdzie jesteśmy, wprowadzić nick i about, ponieważ takie, tak nazywają się te moje kolumny, nick i about, i tutaj value, czyli tutaj, jakie dane wprowadzić. No, i my wprowadzamy moją zmienną nick i moją zmienną about. Są to zmienne, które podłączyłem sobie wcześniej za pomocą PHP, które po prostu to mają w środku wartości z moich dwóch inputów name nick i name about. Po prostu to będą dwa inputy o tekście. Jak widzicie, stworzyłem sobie jeszcze wcześniej ten warunek, że jeżeli nie wykonuj tego kodu, dopóki nie wciśnie się tego inputu submit. I to właśnie ten if i set to tłumaczyłem troszeczkę wcześniej i to właśnie temu odpowiada. Ok, no i jak mam już to zapytanie. To droga potem jest prosta, po prostu musimy sobie tak jakby to zapytanie włożyć do funkcji, która nam to obsłuży. No i robimy to po prostu w ten sposób, Odwołuj Zapis najlepiej to zapisać w zmiennej, odwołujemy się do tak jakby tego mojego, można powiedzieć, połączenia z bazą danych. No, i używamy funkcji, tak można powiedzieć, query, i w środku dajemy parametr to zapytanie. Bardzo... I tak naprawdę to do koniec. To jest już wpisywanie naszych danych. Ale teraz musimy sobie powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, jaką jest zakończenie połączenia. Ogólnie na egzaminie, tak jak wspomniałem, macie punkty za to, że połączycie się z bazą danych, ale macie tak jakby 100% za tą część, jeżeli zakończycie połączenie z bazą danych na koniec wykonywania waszego skryptu. Także należy pamiętać, że musicie użyć tej linijki, aby. Po prostu zakończyć połączenie z bazą danych, bo wtedy jak je zakończycie, to po prostu z reguły w życiu może wam wywalić błędy, ale i mogą tak jakby wyciec dane, a na egzaminie po prostu uwalą wam punkty. No i teraz tego będzie. Także pamiętajcie, tutaj te dane zakończyły. Ok, i teraz jak mamy sobie to już zrobione, to po prostu wpiszmy sobie jakieś dane. Na przykład YouTube, cokolwiek, widzowie, powiedzmy, prześlij. Tutaj nie ma żadnej informacji, czy się przesłało. Ale możemy to dać jakieś echo i wypisać w HTML-u, że uprawnie zostały dane wysłane. My sprawdzamy to w ten sposób, że przychodzimy sobie tutaj, odświeżamy. Jak widzicie, mamy dodane dane YouTube i widzowie. Mam nadzieję, że to rozumiecie. To po prostu ja na egzamin zapamiętałem. Jakoś nie uczyłem się za bardzo PHA, po prostu nie lubię tego języka. Ja używam generalnie Node, jeśli mam robić jakiś backend. Pomijając fakt, że jeszcze za bardzo go nie robiłem, ale jakbym miał wybierać, używałbym Noda, Ale po prostu dla Was radzę Wam, zapamiętajcie to sobie, jest to bardzo proste i okrojone, ponieważ na takim poradniku Mirosława Zelenta tego jest naprawdę dużo i nie musicie tam znać większości rzeczy, a to jest na powiedzmy 100% na pewno, jeśli dobrze to zrobicie. Ok, także jeśli mam już wpisywanie do bazy danych, to teraz zróbmy sobie jeszcze prostsze wypisywanie danych z bazy danych. Ok, mam już stworzony kod do wypisywania danych z bazy danych, jest to po prostu banalnie proste, to co widzicie na ekranie to jest to else, reszta jest z poprzedniego przykładu i po prostu już wiecie o co w tym chodzi, a jeżeli chodzi o wypisywanie danych z bazy danych to po prostu tworzymy sobie zmienną, u mnie to też niech to będzie wynik, odwołujemy się do mojego połączenia z tą bazą danych, następnie wywołujemy na tym funkcję query, czyli dokładnie to co robiliśmy sobie tutaj wyżej i po prostu zmieniam query, to query brzmi select, ta gwiazdka oznacza wszystkie dane from, z i tutaj podajemy tabelę, u mnie jest ta tabela to dane przypomnijmy tutaj ta tabela nazywa się dane i to dlatego tutaj jest dane to nie ma żadnego związku z jakimiś funkcjami tylko to byłaby nazwa jakby tutaj była tablica to tutaj też by była tablica czy tam tabela, no i tak naprawdę powiem wam tyle bo teraz musimy tylko te dane wypisać odpalamy sobie pętlę while tworzymy sobie zmienną rows i wywołujemy na mojej zapytaniu czyli tak jakby tutaj na tym wyniku wywołujemy sobie funkcję fetch asot. Generalnie to wam zwraca tablicę z wypisanymi rekordami z tej tablicy, no i potem po prostu to wypisujemy. Jak wspomniałem wcześniej, zwraca to wam tablicę, więc odwołujemy się do przesła, tak jakby do, do tablicy. Tutaj wiadomo, mamy ropes, no i na nawiasach kwadratowych, dajemy na przykład nazwę poszczególnego rekordu. Tutaj załóżmy jest nick, bo tutaj mam oczywiście mam nick, a tutaj jest about, bo mam about. To to echo to jest po prostu tutaj te spacje, to są po prostu wiecie kwestie wizualne. I jeszcze o czym należy pamiętać i nie zapominajcie o tym naprawdę nigdy, to jest zamknięcie połączenia z bazą danych i to jest właśnie tutaj. I teraz pokażę Wam na ekranie, że to działa. Pamiętajcie, że u nas to powinno zadziałać, jeśli klikniemy przycisk Prześli, klikam prześli, i jak widzicie wypisuje mi wszystko co powinno, ponieważ odpalmy sobie tutaj na drugim monitorku, mamy kod like, jakiś tam przykładowy tekst, mamy to i kontrolna wymiana YouTube widzowie. Wszystko jest i powiem Wam szczerze, na egzaminie to chyba tyle. Jeszcze może być tylko na przykład usuwanie danych z bazy danych za pomocą na przykład kliknięcia po prostu w przycisk prześlij, ale to jest banalnie proste, wtedy po prostu zmieniacie sobie query. Na przykład to już wtedy wystarczy wam chyba nawet e, Tutaj ten przykład Po prostu zmieńcie sobie query i wywołujecie sobie e, Na waszym połączeniu tamto query Czyli generalnie no można powiedzieć proste Także mi pozostaje tylko wam podziękować Że dotrwaliście do tego momentu Jak ktoś dotrwał to like, komentarz jeśli się podobało No i oczywiście subskrypcja Bo, bo wiadomo troszeczkę daje mi to motywacji Jeśli te sub, suby przybywają Wydaje mi się że z 14 i E09 już skończymy Ponieważ nagrałem tego tak dużo Wystarczy żeby ten odcinek i myślę że zdacie A jeszcze macie tutaj wiele odcinków w którym myślę są podobne. Także jest tego sporo, no i nie ma co więcej nagrywać za 14. Także wielkie dzięki za oglądanie. Wielkie dzięki, że byliście do końca. Trzymajcie się, hejka. No i do zobaczenia. W sumie do usłyszenia. Znowu co ja gadam, kurde. Miało być do usłyszenia. Okej, okay, do usłyszenia.